Dzień dobry, witajcie wszyscy serdecznie. Kochani, chciałem jeszcze uchwycić zachód słońca, ale nie wiem, czy mi się to uda. O, widzicie? Zachodzi słońce u nas. O. Teraz może będzie lepiej widać. Chciałem troszkę wcześniej, tylko nie zdążyłem, bo karmiłem króliki i patrzę tak sobie, kurczę, jaki piękny zachód słońca. O właśnie, już tam zachodzi za górę. Także tak to wygląda. O, tu jakiś helikopter nam nadlatuje. Trochę zakłóci. Gdzieś lata cały dzień właśnie, nie wiem. Tam na górce też lądował. O, może go zobaczycie. O, widzicie go tutaj? Jest. Helikopter, tak. O, tam taki właściciel też dosyć, że tak powiem, majętny człowiek mieszka, więc... O, a tutaj tak... I to ten zachód jeszcze, powracając do tego, tak wygląda. O, i słoneczko już zachodzi. Teraz może to zmniejszymy jakoś, albo i... Dobra, okej. Zmniejszymy to, jak było przedtem. No, ale moi drodzy, nie o tym chciałem też tak do końca. Chciałem o właśnie tym kopcu permakultury, to o tym wale, który robiłem ostatnio, był nagrywany. Zobaczcie, ja go już zasiedliłem. Kapusta się mi poprzyjmowała pięknie. Sałaty też. Zobaczcie. Kapusta czerwona tu jest, przyjęła się, kapusta wczesna, tu są sałaty, pięknie sobie rosną, z moich rozsad, tu jest majeranek, tu są pory bokiem, o właśnie, bokiem wsadziłem pory, zobaczcie, cały rząd jest porów, cały rządek jest porów. Do końca. No i tu są, że tak wrócę jeszcze raz. I tu są kapusty. Kamienna głowa. Kamienną głowę wsadziłem. Przyjęły się. Wsadziłem jakieś 2 dni temu. Może nawet 3. Nawet nie pamiętam. Podlewam oczywiście w każdy dzień, bo jest sucho, nie lało u nas. A tutaj bokiem... Przepraszam. A tutaj bokiem są ziemniaki wsadzone. No oczywiście ziemniaki, zanim wyjdą, to musimy jeszcze poczekać. No i tutaj z tej strony też jest kapusta wsadzona. Zobaczcie. Brukselka tu jest też wsadzona. Co tu jeszcze mamy? Seler. Seleru mam tutaj 20. Z mojej rozsady też się pięknie się zadomowiły, przyjęły się. I zobaczcie, o, tu jest akurat seler. Selerek tu jest. Jest ich tutaj więcej. Fajnie, wiecie, fajnie, bo to jest świeży wał. Niektórzy nie sadzą nawet na tym, tylko, bo ja też taki miałem plan z początku, że go przykryję folią, ale wiecie, szkoda ziemi, nie, bo niech ona po prostu rodzi. Tu jest sałata jeszcze, kapusta pekińska i boby. Tu są boby, już kwitną. Też, także tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o ten kopiec. O ten wał, który nagrywałem ostatnio. Widzicie? O. Tam jest całość. Jeszcze wsadzę kalafiory. Miejscami gdzieś tam może ogórka jakiegoś sadzę, bo ogórki będę sadził już teraz. U nas cały czas było zimno, wam powiem. Są zimne noce jeszcze. Noce. Jakiś czas temu nawet były przymrozki. Także no wiecie, średnio tak, jeżeli chodzi o takie sadzenie. O takie sadzenie bezpośrednio do ziemi. Bo jeżeli jest
w jakiejś folii czy tam coś, to jeszcze. Przeniosłem swoje pomidory, to jak mówiłem, tam nagrywałem wcześniej. Papryki też i pomidory, wszystko mi umarzło. Także, no trudno się mówi. Nie poradzimy nic na to. No ale tak to wygląda. Tak wygląda ten mój kopiec na obecną chwilę. Jak się to rozrośnie jeszcze, to też nagram. I tu będę robił teraz drugi. To jak też mówiłem, tylko że ciągle mi brak czasu. Ciągle mi jest brak czasu na to wszystko. No ale co poradzić. Tak to, kochani, wygląda. U nas już siano kosy. Tutaj już jest łąka zebrana. Cała dzisiaj była zbierana, balowana. Tam na dole są jeszcze pokosy też. Także to w poniedziałek będzie pewnie zbierane, bo to jest sąsiad sobie tam kosi na dole. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Tu jest moja folia też. Folijka mała, tam mam też sałaty, rzodkiewkę. Teraz będę to wyciągał i będę też właśnie w to miejsce sadził ogórki. I moi drodzy, tu mam co mam. Tu mam gnojówkę z pokrzyw. Właśnie muszę ją też już przecedzić, a pokrzywy do kompostownika. Tak to wygląda. Tutaj mam następne wiaderko. Nie wiem jak tam w środku, bo nie zaglądałem do tego. No zobaczcie, też to tak fajnie. O, zapach ma też bardzo naturalny. O właśnie, teraz zmniejszyłem. Przepraszam za moje paluchy, bo tak to jest czasami, jak się nie jest zbyt technicznie, że tak powiem, w technice zaawansowany. Ale wiecie co, do rzeczy, chciałem wam jeszcze coś pokazać. O, tu są moje drzewka. Tu jest ta łąka, którą jest właśnie przygotowana pod gęsi, pod kury i pod kaczki i pod brojlery. Brojlery będę tutaj wypasał kwaterowo, że tak powiem. Trzy tygodniówki już będą tutaj przeniesione do tak zwanych chicken traktorów i tutaj się będą paść. Ale to jeszcze, to jak mówię, no, bo to musi być trawka też. No ta druga trawka jest najlepsza i tak samo dla gęsi. Gęsi to tam ogrodza też na dole. Niech się pasą też, wiecie, po prostu, żeby wyprodukować swoje jedzenie najlepszej jakości, że tak powiem. No a tutaj mam, co tutaj mam? Zaraz wam pokażę. O, już otwieram. Zobaczcie, tu są boczki. Dzisiaj wędzę boczki. Piękne boczusie, super. Zaraz pójdą jeszcze do parzenia. No i jutro będzie śniadanko przepyszne. Wow, już się nie mogę doczekać. I tak to wygląda u mnie. Wiecie, dzisiaj taki dzień był dosyć pracowity. Muszę to zamknąć tutaj. Nie mam tego gdzieś tutaj. Ryglika takiego gdzieś wyleciał. No mniejsza o to. I tak to, moi drodzy, wygląda wszystko. No przed chwileczką też oporządzałem jeszcze króliki. A może wam pokażę. Moje króliki chwileczkę. Które po prostu no są malutkie jeszcze, bo tutaj się samica. Tutaj mamy też taki remont. O, tu jest klatka taka, wiecie, na szybcika zrobiona, bo kolega mi przywiózł samicę zakoconą, tak zwaną. O, widzicie, ona akurat teraz karmi tam młode. To jest Czesia. Czesia, chodź, dam ci kapustę.
proszę cię bardzo. No chodź, nie chcesz? Ej, zjadłaś kilka listków, dzisiaj zaraz dostaniesz owsa. No chodź, Czesiu, chodź, chodź. Czesia. Mają sianko tutaj. Też świeże. I tak to wygląda. Ona ma, teraz się okociła niedawno. Jakiś tydzień temu. Tam ma gniazdo z tyłu, właśnie w rogu. Tutaj miała po drugiej stronie, ale wczoraj, przedwczoraj przeniosła tam młoda z jakiegoś tam powodu. O, właśnie wcina teraz. Liść kapusty. Super. Tutaj mam niżej też. Króliki, właśnie jest matka z młodymi. Matka z młodymi tu jest. Zobaczcie. O. Tu jest. Ta z tyłu to jest starsza. Znaczy się, to jest matka. A tutaj są młode. Zobaczymy na następne drzwiczka. Może tutaj będzie lepiej widzieć. O, tu są młode. Zobaczcie. Trzy też. Też trzy akurat. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, nic po nie tutaj. Małe moje. Tak jest. I zaraz im dam jeszcze owsa. Dostają też trawę, koniczynę. Pięknie wcinają. One już mają zaraz. Piąty tydzień. Te młode. O, a tutaj ich mama przyszła. Moje dziewczyny ją nazwały Grażynka, więc niech będzie Grażynka. U góry jest Stasia, na dole jest Grażynka. Na dole jest Grażynka. O, a tutaj Stasia wcina dalej kapustę. I tak to u mnie wygląda, wiecie. O, i tu mam jeszcze jedną samicę, która też po prostu jest na wykoceniu. Teraz, dzisiaj się miała, termin ma na jutro bodajże. Zaraz wam tutaj pokażę, otworzę wam klatkę. Tak, o, tam jest z tyłu, więc to jest Esmeralda, czarna samiczka. Ona jest taka niezbyt oswojona. Też ją kupiłem jaką młodą. Znaczy się, no nie taka młoda, bo ona już była po, zaraz, piąty miesiąc, czy czwarty? Piąty. No i później ją dopuściłem do samca, do krycia. I właśnie po tym kryciu samca taka się zrobiła, gdzieś dika, taka, wiecie, gdzieś, no po prostu nie chcę tak jeść z ręki. No na dziś przypada jej wykot, ale tak patrzę jeszcze, no przed chwileczką tak obserwowałem ją, tak się troszkę zachowuje inaczej, może będzie skubała sierść, no zobaczymy. Dobra, nie stresujmy jej, zaraz też dostanę jeszcze owca. I tak to wszystko wygląda, zamkniemy tutaj, jest jeszcze miejsce puste na inną samicę, którą tutaj też chcę właśnie wpuścić, już zakoconą też. Także tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Tu mam taki mały bałaganik, bo kostka jeszcze w garażu jest do ułożenia, więc tak to wygląda. Dobrze, kochani. Będę kończył. Idę na grilla. Czas odpocząć po całym tygodniu. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeżeli hodujecie też króliki, wypowiedzcie się też na ten temat. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji kanału, jeżeli ci się podoba, stawiania paluszków do góry i tak dalej. A póki co życzę, dziś jest sobota, więc dobrego, pięknego wieczoru, miłej niedzieli, radosnego czasu. Trzymajcie się wszyscy. Cześć, pozdrawiam.